Witam wszystkich. Zapraszam na loty Budapesztów. Wyszło tam kilka jeszcze małych tych Budapesztów. One się tak trochę oddzielają. Ale siódma, a trochę się mieszają. Te małe jeszcze Budapeszty, jeszcze nie wprawione do lotu. Jest ich sześć. Jakiś Tipler bokiem tak samo idzie. O, tam wysoko już są trzy. Te już dochodzą do... będą wychodzić. No i te małe jeszcze Budapeszty nie dają rady. Tak jak takie jesienne młode. No, tutaj są. I tam odchodzą troszeczkę. Na razie jest na tyle dobrze, że jest spokój od jastrzębia. Bo takie gołębie to nie mają szans. Muszą szybko się złapać lotu go z innymi, bo je jastrząb połapie. Jak się tak rozkleją, to nie wiadomo, w której stronie huknie. A nie wiem, czy siódma, to z rana może być niebezpiecznie. Trochę się porozdzielały. I... gdzie one są? Wyrozdzielały się i idą ładnie do góry. Muszą się połapać ta reszta, żeby... To są cztery tutaj tiplery. Gdzieś tu jeszcze bokiem był jeden tipler. Zerwały się nie na raz. A te małe Budapeszty, no, trochę szwankują. Było ich wychowane... Jest ich tam dużo. Jedne bardzo się rozsiały. Bardzo się tam... Tu są, tam. Tam są trzy. Tu jest jeden tipler. Jakoś nie mogą się złapać wszystkie razem. A nie dobrze. Lepiej, żeby latały z wartą grupą. Wtedy jest więcej takich możliwości, że na ładnie wywijają. No i te młodziaczki tak samo nauczą się lotu. Ale tam daleko odchodzą. I w sumie wychowanych młodych w tym roku 28 z czterech par. Ale te idą ogniem. Wijają. Ładnie latają te gołębie. One dopiero jak wychodzą na pułap, to zwalniają lot. Tutaj to strasznie ostro latają. Żaden gołąb, nawet jak nieraz chciały się coś tam złapać nich, to nie dają rady, no bo one naprawdę strasznie tak ostro wywijają w każdą stronę i żaden nie dotrzymuje tempa. Jak są wypuszczone, już tam bardzo wysoko, to te gołębie wtedy zwalniają. A tu jest ich pięć, nie wiem, czy dam rady. Spróbuję je ściągnąć. Tu jest ich pięć tak samo, ale wysoko są już. Ciężko je namierzyć. Jak się odwrócą do słońca, jest ładnie widać. Ale tu są. Gdzieś tutaj się może ustabilizuje, no ale tych bardzo tych nie będę zbliżał, bo te słabo bardzo widać. No i te wychodzą już bardzo ładnie, idą do góry. No i zaraz się połączą tamte. Gdzieś jeszcze były bokiem jakieś odchodziły. No już troszeczkę zwolniły. Ale i tak są niziutko jeszcze. To nie jest pułap na Budapeszt. Ogólnie nie jest sprzęt też do nagrywania dla Budapesztów, ale te gołębie pójdą dużo, dużo wyżej. Piękna pogoda jest. Mają możliwości dzisiaj polatać fajnie. Będą wypuszczone i reszta gołębi. Tak żeby cokolwiek się tak przeprostowały. Pogoda jest bezwieczna, fajna. Dla Budapesztów idealna pogoda. Mogą sobie wywijać do woli i ile chcą. Przyszła i reszta mojego gospodarstwa. Zaraz pokażę. Ale
Budapeszty, tam jest 5 i Tipler bokiem, nie? Jakoś nie mogą się połączyć. Nieraz oddzielą się z 3, z 4 zależności, nie ma? I tak latają same i nigdy się nie połączą. Tu jest jeden taki mały, ale było ich przecież 6, gdzieś bokiem odeszły. Może się złapały resztę. Tylko mówię, niektóre tam w różnym wieku są i tak gdzieś lecą bokiem. I gdzieś kiedyś tak nawet przyleciał jeden, nawet nie wiedziałem, że odleciał bardzo późno. Nie wiadomo skąd przyleciał, czy on latał, czy po prostu gdzieś przesiedział. A Tipler się już, nie złapał się jeszcze ich. Tych 5 jeszcze przed chwilą widziałem, a są nad nimi, ale te już nie dam rady ściągnąć, tych 5. Te wyjdą do nich. A tutaj mamy resztę tutaj moich kurek. Tutaj mamy taką kurkę z Maransa. Indyczki, jeden taki pogięty, nie wiem czy przez to, że zimno jest, czy nie dostały jedzenia jeszcze, coś tam dostały. I reszta jest coś takiego. Dzisiaj gołębie będą miały czosnek, a jutro będą dostawać sok z buraka. Sok z buraka tak samo na karmę. Wykaczyłem taką promocję w polu, zjadły wszystkie, bo buraki wydziubały indyki i reszta kurek. Te małe były kiedyś pokazane na filmie, jak te małe kurki były klute, znaczy kurczęta, i takie już urosły. Te biało-czarne, które bardzo ładne te kurki są. A maransy też bardzo ładne. Fajne kurki. Maransy takie brązowe jajka noszą. I takie, to one wszyscy idą, tego wszystkie idą za mną, żeby coś dostać do jedzenia. To są takie kurki trójbarwne. Leganferty. Z tyłu jest z Legbara kurka. I one sobie tak chodzą. One też za wielkich szkody nie robią, tak troszkę mniej mam koszenia. Trochę tutaj mamy. Za chwilę będę dostawać jedzenie, a Budapeszty są tutaj. Jeden tutaj mały taki lata. Nie wiem czy go widać. A jeszcze jeden jest. Dwa są. Ale muszą się nauczyć, jak mówiłem, szybko latać. Bo teraz jest spokojnie od jaszczębia, nie ma jaszczębia. Nic się nie dzieje, ale to jest kwestia czasu. A takie jak będą sobie tak latać, tak przyklepywać i tak dalej, to jest chwila, moment i ich nie będzie. A te troszkę tak. Chociaż idą do góry. Te jeszcze gołębie na pierzeniu, no to jeszcze tak 100% takiej formy, znaczy nie mają takiego lotu odpowiedniego. One jak się dopierzą, to fajnie będą latać. Ale jeszcze chwilkę, to jest duży wysiłek. No i przy tak jak mówiłem, no wychowywano było 4 par. No jest w różnym wieku są te gołębie. Jakby były jeszcze w jednym wieku, no to powiedzmy, że te gołębie, a tak to jedne się już praktycznie spierzyły, część jest wpytego, no część te ostatnie to nawet się nie zaczęły pierzyć, no to tak samo osłabia to stado i ale też ważne jest, że one wszystkie równo latają, nic się nie odczepia, fajna tam w kondycji muszą być dobrej, bo nic nie odlatuje, no fajnie te latają gołąbki, no i nie wiadomo jak tego, bo nie wiadomo nawet sprawdzić, jak długo latają dziś, bo muszę jechać do pracy już teraz. A pogodę mają wyśmienitą. Chłodno. No nie wiem, tam u góry jest jeszcze 5. Chłodno, bezwiecznie. Słoneczne niebo jest otwarte, mogą iść na wysokość, jaką chcą. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na kolejne filmy. Do widzenia.